Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w tej piątkowej kromce słowa. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie mnie ukamienować? Odpowiedzieli mu Żydzi: nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwa. Za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. Odpowiedział im Jezus: czyż nie napisano w waszym prawie, jak rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym, jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk i powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło. Jezus w tej Ewangelii widzi w rękach swoich wrogów kamienie. Te kamienie są podniesione, za chwilę polecą w Jego kierunku. Jezus bez jakiegokolwiek lęku próbuje przebić się do ich świadomości, mówiąc, co wy chcecie zrobić. Nauka, którą wam głoszę, jest nauką pełną miłości. Prawdy, dobra. Przecież czynię dobro w imię Ojca. Za który z tych dobrych czynów chcecie mnie ukamienować? Niesamowitą siłą, którą Jezus próbuje się przebić w swoim opanowaniu do tych, którzy opanowani są szaleńczą agresją. Pomyśl dzisiaj, jak rozmawiasz z tymi, którzy są na ciebie wściekli, którzy atakują ciebie albo twoje poglądy, albo twoją wiarę. Co wtedy mówisz? Jak się zachowujesz? Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.